aneks do umowy z firmą T4B Technologie dotyczący modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach podpisany został 11 czerwca. Aneks mówi o tym, że firma, wykonawca, tak, wraca na plac budowy, tak, na oczyszczalnię ścieków do końca lipca tego roku i ma czas do końca lipca następnego roku na przeprowadzenie tych prac, które obejmuje umowa, tak, czyli rozbudowa części hydraulicznej, tam nieznaczna, ale przede wszystkim dotyczy to osadu, tak, możliwości oczyszczenia ścieków, tego co do nas na oczyszczalnię dopływa. Inwestycja dofinansowana ma być z dwóch źródeł. Mamy dwie instytucje finansujące. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako ten główny tutaj przy tym zadaniu, bo oni dają 3/4 powiedzmy mniej więcej kwoty na finansowanie tego zadania. I tutaj już mamy informację mailową, że wysłali do nas aneks, że cała procedura u nich wyszła pomyślnie, przebiegła pomyślnie. No i jutro powinniśmy mieć dokumenty do podpisania w firmie. Jestem w kontakcie telefonicznym z Wojewódzkim Funduszem, który w znacznej mierze uzależniał swoją decyzję od decyzji Narodowego Funduszu, ale tutaj też jesteśmy tak posłowie, że tak powiem, że te rzeczy będą pomyślne, także mamy finansowanie dla tego zadania. No i teraz tylko czekać na efekty. Jak na razie niestety przełomu nie ma w sprawie zrzutu ścieków z Karpacza do oczyszczalni w Mysłakowicach. Z Radosławem Jęckiem, burmistrzem Karpacza, na ten temat rozmawialiśmy w połowie czerwca. Ja cały czas wierzę jeszcze w to, że ten kompromis jest możliwy. Dzisiaj piłeczka jest po stronie KSWiK. 7 czerwca było spotkanie z MZGK, spółka z o.o. Przekazaliśmy naszą wersję umowy. Daliśmy czas jakby też na ustosunkowanie się do tej umowy spółce z Karpacza do końca czerwca, także z końcem tego tygodnia minie ten termin. Ja uważam wręcz przeciwnie, że to piłeczka jest w ogródku pana Morysa, tak, i pana Jęcka. To jest cały czas powtarzane i z naszej strony, i myślę, że druga strona też tak to czuje, że tym problemem jest ten ładunek, tak, i my chcemy go badać. Chcemy, żeby to się przekładało na cenę, chcemy, żeby były jakieś poziomy ograniczone ze względu na możliwości oczyszczalni, a druga strona ma troszkę inny pogląd w tym temacie, ale to bym wolał, żeby się tamta strona wypowiadała, jaki oni mają ogląd na sytuację. Z naszej strony tak to wygląda. My idziemy cały czas w tym kierunku, żeby to porozumienie podpisać. Natomiast są granice takich, których nie możemy już ustąpić. Tak? Tutaj Karpacz poszedł na bardzo duże ustępstwa. Natomiast no, przychodzi pewnego rodzaju moment, który no, nie da się już po prostu dalej, nie wiem, nie mieć gwarancji chociażby ceny, czy KSWiK postawiono nam też takie warunki, że musielibyśmy dzisiaj tak naprawdę wszystkich mieszkańców obciążyć koniecznością zakładania separatorów i podczyszczania tych ścieków, co jest raz niemożliwe z powodów tak naprawdę praktycznych i technicznych. No i dwa, naraziłoby to na potężne koszty. W związku z tym może się okazać, że przy tej umowie, która dzisiaj jest proponowana, i tak byśmy musieli dodatkowo podczyszczać nasze ścieki na komorach, a to bardziej opłacalne i z punktu widzenia i ekonomicznego, i potem również funkcjonowania miasta lepsze byłoby rozwiązanie budowania własnej oczyszczalni. Karpacz na chwilę obecną bezumownie zrzuca ścieki do mysłakowickiej oczyszczalni, za co otrzymuje faktury.